Dziś naszym rozmówcą jest pan Henryk Urbański, radny Rady Miejskiej w Wieruszowie, który jest już radnym czwartą kadencję. Spotkaliśmy się pod koniec właśnie dobiegającej kadencji 2010-2014. Jak może pan ocenić tę kadencję? Kadencję chciałbym podsumować w ten sposób, że 2010-2014 była kadencją po prostu bardzo trudną, dlatego że niektóre sprawy nie zostały dobrze ocenione, niektóre sprawy nie zostały przez radnych zatwierdzone tak, jak byśmy chcieli, i te między innymi projekty obywatelskie, które te projekty były robione poza naszymi plecami. Tak jak mogę powiedzieć, że dopiero dowiadowaliśmy się, że projekty dopiero wchodzą, a już są zaakceptowane, a radni tylko dostali tylko do głosowania. Czyli ja to zwracałem to na sesji Rady Miejskiej, że tak się nie postępuje. Na przykład powinna Rada wiedzieć o tym, radni, a nie społeczeństwo, że takie coś chcemy zrobić. Między innymi projekt obywatelski, co to miało być po prostu przebudowa rynku, projekt obywatelski po Zamczu, różne projekty, ten projekt po prostu, projekt Zalewu. Czyli państwo tylko byliście tak jakby do głosowania, można podsumować. Oczywiście, byliśmy do głosowania. Sprzeciwiłem się co do przesunięcia pomnika świętego Froliana, który społeczeństwo ufundowało go za swoje pieniądze. A burmistrz się uparł co do pomnika, a można byłoby go ulepszyć w ten sposób, że przy tym pomniku zrobić też tą fontannę, że ten święty Frolian z banem leje i ta woda mogła tam wychodzić z niego. Wszystko można było zrobić i zostawić to w porządku, bo to nie wolno przenosić święte rzeczy. Jestem katolikiem krwi i kości i nie mogę na to powiedzieć, chociaż Rada Miejska uchwaliła, przegłosowała mój wniosek, że sprzeciwny. Ja jeden z tych z 15 byłem przeciwny przesunięcia pomnika, co ubolewam nad tym, że Straż OSP Wieruszowie, zarząd, nawet się nie chciał do tego przyczynić. Byłem u nich, rozmawiając z nimi, nie wyrazili, obojętni są na takie rzeczy. Czyli sądzi pan, że nie było konsultacji z radnymi, zero takiej współpracy, zero rozmów, dialogu, tak? Tak, nie było konsultacji, dopiero konsultacje były, jak przyszło głosować. No także, że to nie są, to nie jest, nie powinno tak wyglądać. Tych wszystkich projektów tylko jeden widzę, jest akceptowany, zakup samochodu, coś mi Rada Miejska się przyczyniła, dołożyliśmy prawie ponad 200 tysięcy złotych. Panie Henryku, pan wspomniał, że radni często boją się zadawać pytań. Dlaczego? No, ja wspominam to, widzę to, to ja mam takie swoje odczucie, że są uzależnieni od burmistrza, dlatego że są radnych żony, czy w rodzinie zatrudnieni w gminie, w komunalce. Także, że odczuwam to i ubolewam nad tym, że nie mają swojego zdania niektórzy radni, co jest to, tak nie powinno to wyglądać. Radny powinien stać tak, jak powinno mu to by ślubował, że jest wierny społeczeństwu, że wszystkie sprawy powinny być tak rozpatrywane w kolektywie. Nie bać się po prostu, że burmistrz może komuś tam coś zaszkodzić. Burmistrz powinien po prostu takie wnioski, jak radni zatwierdzą, tak powinien się do tego ustosunkować. A burmistrz narzucał wam różne zdania, wnioski? Oczywiście, to są takie zdania, które narzucał, że te projekty obywatelskie, to jest zguba tych pieniędzy i na to poszło dużo pieniędzy z gminy, z naszego budżetu, i jak wiemy, że
gmina nasza jest zadłużona i tutaj nie wiem co dalej, ale jak jeżeli przyjdzie coś dalej robić, to trzeba się zastanowić. Nowa rada będzie miała bardzo trudne sprawy do zrobienia. Właśnie gdy radni podejmowali uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, pan jako również jeden z nielicznych, jako chyba jeden nieliczny zdołał powiedzieć, że czy to jest dobra rzecz, że zaciągamy kredyty, a niech inni spłacają. Oczywiście, tak było i ja wystąpiłem na sesji i powiedziałem burmistrzowi, że dobry gospodarz to nie robi, zaciąga pożyczki i każe komu innemu później spłacać. Następny radzie. Tak się nie powinno postępować i byłem przeciwny temu. Rozumiem. Pan jako jeden z radnych startował z komitetu pani Iwony Szkopińskiej, jak zresztą prawie cała rada, bo tylko trzeba zaznaczyć, że pan Mirosław Jakubczak jest z komitetu zgody pana Bogdana Nawrockiego, a z tego co ja słyszałem, to większość z radnych bardzo chętnie z panem burmistrzem sobie wystartuje. Jak wiem, to większość będzie, jak policzyłem to wszystko, że prawie większość radnych do prawie 7-8 będzie startowało z panem burmistrzem. Także, że ja natomiast startuję z PiS-u. Jest to opcja, wiem, że PiS wygra, na pewno wygra na 100% i wiem o tym, że to jest przyszłość naszego tutaj, naszego miasta i ci radni, co wejdą, na pewno zmienią dużo. A radni ci obecni to są chyba jak chorągiewki, skoro zmieniają tak sobie tutaj burmistrza od razu i z nim startują. No, to widać teraz, niech społeczeństwo zobaczy, kto z kim jest. Ja natomiast powiedziałem, ja nie dostałem od burmistrza propozycji, ale dostawali niektórzy, jak wiem, propozycje od burmistrza, żeby z nim startować. No i no zobaczymy, jaki będzie finał. Ubolewam jeszcze nad sprawą szpitalu, że to, jeżeli PiS dojdzie do władzy, musi się to zmienić, bo nie może być tak, żeby matki jeździły ciężarne po prostu po innych szpitalach i musi to wrócić, tak jak mówię, że musi to wrócić oddział położniczy. Czy komuś się to podoba, czy nie podoba się pani prezes, czy panu staroście, to musi wrócić. Społeczeństwo się tego domaga. I jako radny będę się też domagał tego, żeby po prostu oddział położniczy wrócił. I musi wrócić, bo jak nie wróci, dzisiaj okazuje się, że matki jeżdżą do Wielunia, jeżdżą do Kępna, do Kluczborka, do Ostrzeszowa. Męczą się te kobiety, płaczą przede mną. Przyszła jedna, mówi, panie, co byście tam tu zgotowali, żeby w szpitalu nie było położnictwa u nas, tylko kontrola tam przed lekarza, który daje diagnozę do sprawie ciąży. No, tak nie może być, żebyśmy 40-tysięczny powiat, żeby nie miał położnictwa. Dobre lekarze są w Kępnie, ci sami są prawie ordynatorami i tam potrafią się zaklimatyzować, zrobić wszystko, a tutaj po prostu, ja pamiętam co pani powiedziała, pani prezes Erasmus, powiedziała, że 3 lata czekała na to, żeby rozwiązać oddział położniczy. I to jest udokumentowane, ale jak się spytałem naszej w gminie, czy ten dokument, to moja wypowiedź, co była na sesji, czy to jest udokumentowane. Okazało się, że nie było tego mojego pytania, dlaczego ten szpital, dlaczego położnictwo zostało zlikwidowane. Jakoś to ominięto to. Nie. A uważa pan, że Wieluszów rozwija się, czy cofa w rozwoju obecnie przez te 4 lata? No, to co do... No, miało być powstać te zakłady, które miały przynieść po prostu... miały mieć działalność, które by prowadziły, zatrudniły nasze i tak między innymi Steropek sam, co miało być nad ulicą, tam pod Brzeźnicą, okazało, że to jest niewypał. Podobno, że tak ma powstać. No raczej, żeby nie powstał na 10 osób, to tylko szkoda, bo to jest też zakład trujący i społeczeństwo. No, jeżeli ma powstać, niech jest, ale jest to nie tak. Powinno być w tej strefie bolesławieckiej, tam jest odpowiednie miejsce i tam jest właśnie na działalność
gospodarczą, to wszystko tam powinny zakłady powstawać. Panie Henryku, czy pana zdaniem wśród radnych panuje korupcja? To znaczy, bym nie powiedział korupcja, no za duże słowo, no ale korupcja, no. No nie mogę powiedzieć, że korupcja. No, korupcja to się wiąże jakieś tam po prostu które nadużycia finansowe czy coś. Ale zależności rodzinne, może tak to bym ujął? Tak, zależności rodzinne są i to widać na własne oczy, że to jest pokrewieństwo tutaj. Ten pracuje tu. Także, że myślę, że następna rada przyjdzie, to zmieni. Zmieni, bo tak nie może dalej być, bo radny powinien służyć, a nie tam zajmować się tylko tutaj swoimi sprawami tutaj na miejscu, u nas w gminie. Jeżeli mieszkańcy wybiorą pana na kolejną kadencję, co będzie pana priorytetem? Należy dużo spraw zmienić. Jak te finanse jeszcze będą na koniec, to zobaczymy. Priorytetem trzeba rozwój naszego miasta, ściągać inwestycje do naszego miasta, żeby ludzie mieli zatrudnieni, nie tylko budować sklepy, markety, bo to ci drobni zaczynają plajtować, ludzie też odchodzą z tych, będą zwalniani. Jak wiem, wiele już sklepów już się szykuje do tego, że będzie likwidacja ich. Także, że tutaj musi powstać jakieś zakłady. Tak było na początku mówione przez burmistrza, że wszystko by robił, że będzie ściągał inwestycje, które no okazało się, żadnych inwestycji nie ma. Poprzednia burmistrz była lepsza? Tak, poprzednia burmistrz była dużo, dużo lepsza i która interesowała się. No, między innymi oczyszczalnię ścieku zrobiła, no i to jest bardzo duży ten, no nie skończyła jeszcze wszystkie zagospodarowania nasze wioski w sprawie kanalizacji, ale Chobani już się tam szykuje pieczyska, także już to idzie w tym dobrym kierunku. Jeżeli nie będzie wykonywane te inwestycje, no to będzie kara. Minimum 500 tysięcy będzie kara za niedokonanie tych